Patryk Czarnowski po meczu z Krakowią, mocno mieszane uczucia. Z jednej strony porażka, z drugiej strony pierwszy honorowy, no, honorowy gol w tym spotkaniu, ale pierwszy debiutancki twój grać w PKO Ekstraklasie. Bramka cieszy, szczególnie, że nie miałem tych minut za dużo, ale no, w takich okolicznościach, gdzie przegrywamy, ta bramka nie jest jakby... nie sprawia takiej radości jak po zwycięskim czy dającym wygraną meczu. Skoncentrujmy się na tym trafieniu. Ładny strzał to taki strzał, który może kiedyś być daniem twoim firmowym? Chciałbym bardzo, tak? To był mój pierwszy kontakt z piłką w tym meczu, więc oby więcej takich bramek. Trener powiedział, gdy będzie trochę przestrzeni i możliwości, uderzaj? Nie miałem takich założeń, ale no to się czuje, tak? Jak z ławki wyglądał ten mecz? Nie byliśmy na pewno gorszym zespołem, no szkoda tych dwóch bramek, bo gdzieś to były dwie podobne bramki. Nie ustrzegliśmy się błędów niestety, no myślę, że gdybyśmy się ustrzegli błędów, no to mogłaby być nawet wygrana. Jak było na ławce, jak było na murawie, gdy już walczyłeś, jakie odczucia? No tu już walka, tak, szybko wszedłem, strzeliłem bramkę, no i z tyłu głowy było, że może jeszcze uda się gdzieś ukuć jeszcze jedną bramkę, czy nawet zdobyć te punkty. Ten plan, który mieliście na Krakowie, udało się zrealizować, przynajmniej w jakiejś tam części? No, jakby się udało zrealizować, to myślę, że byśmy wygrali ten mecz na pewno, więc no, nie do końca ten plan żeśmy wykonali. No i teraz trzeba przeanalizować, co dokładnie poszło nie tak. Przerwa na reprezentację, a potem wrzesień, bardzo ciężki, w którym no już koniecznie trzeba punktować. Oczywiście, no, punkty są bardzo potrzebne. Mamy trochę czasu, 2 tygodnie, więc będziemy się mocno przygotowywać do następnych meczów.